Chcesz kupić używany sprzęt? Dziś w naszym materiale powiemy Ci, jak zrobić to dobrze. Jak często powinno wymieniać się narty, buty, kaski i tym podobne elementy wyposażenia narciarskiego. Tak więc warto posłuchać. Cześć, tu Tomek Kurdzie na kanale NTN Snow and More. Dzisiejsze pytanie jest dość obszerne, a więc przeczytam je z kartki. Otóż brzmi ono tak. Chciałbym dowiedzieć się czegoś o nartach używanych, kiedy warto je kupować i czy w ogóle. Może też czegoś o trwałości współczesnych nart, jak szybko się zużywają i kiedy należałoby wymienić swój sprzęt nie tylko narty, ale także buty oraz kask. Jak widzicie, pytanie jest dość obszerne, a, wiesz, a więc nasz dzisiejszy materiał będzie również obszerny i długi. Zacznijmy od nart. Oczywiście, moim zdaniem, najważniejsze jest źródło zakupu. W naszym kraju można kupić narty, które pochodzą od osób prywatnych, najlepiej zaufanych. Wtedy jakby nie ryzykujemy tego, że ktoś oszuka nas, że narty na przykład są używane znacznie krócej niż są używane w rzeczywistości, itd. itd. Drugim źródłem takiego zakupu są wszelkiego rodzaju giełdy sprzęt, sprzętu sportowego, który przybywa do nas, co tu dużo ukrywać, z wypożyczalni z krajów zachodnich. Ale i to nie jest takie straszne. W takich wypożyczalniach naprawdę można znaleźć bardzo fajne narty i narty w dobrych cenach. Co więcej, na przykład, mówię z własnego przykładu. W naszych wypożyczalniach, w wypożyczalniach w sklepach, w których pracowałem do tej pory w Szwajcarii, narty wymienia się co dwa sezony. A więc po dwóch sezonach takie narty. Są jeszcze w dosyć dobrym stanie. Oczywiście zależne jest to od modelu nart, czy jest to model bardzo, bardzo popularny, czy też model, który wypożycza się raczej rzadziej. Tak więc, co więcej, zależy to również od egzemplarza. Handlarz, który przyjeżdża do wypożyczalni, kupuje ją w całości, to znaczy bierze wszystkie narty, które są dla niego dostępne, i płaci za to jakąś pewną e, kwotę która jest dla niego opłacalna i opłacalna dla człowieka, który prowadzi wypożyczalnię na zachodzie. Następnie przywozi to do Polski i takie narty sortuje, tak żeby na przykład oddać je do kolejnych wypożyczalni w Polsce, albo na przykład sprzedać je dalej do Rumunii albo do Mołdawii, bo takie, bo takie operacje też są przeprowadzane. Natomiast narty, które są w bardzo dobrym stanie, zostają sprzedawane na rynku prywatnym. A więc zwykle nie ma też wielkiego problemu z jakością takich nart. Aczkolwiek trzeba zachować czujność. Dlatego, że jak wiecie, wszystkie narty mają swoją jakąś tam pewną długość życia. Oczywiście najlepiej funkcjonują narty, które są zbudowane w oparciu o drewniany rdzeń. Takie narty, mówi się o takich nartach, że ich żywotność to około 100-120 dni użytkowania na stoku. Narty, które są wykonane na podstawie rdzenia piankowego, o ile nie jest to bardzo sztywny i gęsty rdzeń izokor, mają taką trwałość oczywiście znacznie mniejszą i wynosi ona około 30-40 dni intensywnego użytkowania na stoku. Powyżej tych, tych wartości narty zwykle tracą sprężystość, nie chcą trzymać na twardym i wydają się takie kapciowate. W żargonie narciarskim mówi się, że te narty są po prostu wyklepane. Po drugie, żeby ocenić stan nart, jeszcze raz wrócę do mojej wypożyczalni. Otóż osoba, która przyjeżdża na przykład do wypożyczalni, e, która działa w naszym sklepie Vandermatt, e, dostaje wraz z nartami e, krótki wykaz, ile razy te narty, które chcielibyśmy kupić. No, bo zdarzają już takie przy, przypadki również na zachodzie, że komuś e, jeździło się znakomicie na nartach z wypożyczalni, wraca po całym dniu jazdy i mówi: Panowie, te narty są tak fantastyczne, że ja chciałbym je kupić. Dokładnie ten egzemplarz, ten model, na którym jeździłem. I wtedy do Medonart dodajemy tak zwaną fiszkę, na której napisane jest, ile razy były te narty wypożyczone, ile dni jeździły na, na stoku oraz ile razy były serwisowane. Jest to bardzo istotna informacja, dlatego że taki klient wie, że na przykład narty były serwisowane jedynie, nie wiem, 3 czy 4 czy 5 razy, i jeździły 8 dni na stoku. A więc są praktycznie nowe i w zasadzie stopień zużycia jest minimalny. Teraz. Wracając do naszego problemu kupowania nart z e, niepewnego źródła, to znaczy pewnego, ale źródła takiego, gdzie nie jesteśmy w stanie ocenić, ile, e, jak długo te narty były użytkowane i kiedy były użytkowane i w jakich warunkach. Musimy te narty bardzo dokładnie obejrzeć. E, otóż, na początek oglądamy e, przede wszystkim piętki nart. Wielu narciarzy ma niestety straszny nawyk odszepywania swoich nart ze śniegu poprzez. Nie bójmy się użyć tego słowa. Walenie z całej siły nartami o beton. Jest to dramatyczne dla nart. E, powoduje zniszczenia konstrukcyjne, to znaczy pękanie kleju, e, rozwarstwianie się konstrukcji. A więc obejrzyjcie bardzo dobrze piętki nart. Jeżeli piętki nart są zniszczone, są bardzo mocno zawinięte, jeżeli na, nie daj Boże są rozwarstwione, to znaczy, że taka osoba, która wcześniej te narty użytkowała, bardzo intensywnie waliła nimi o twardą e, nawierzchnię. A więc. Takie narty na pewno nie kwalifikują się do dalszego użytkowania. Możemy je od razu odpuścić. Drugim elementem, na który warto zwrócić bardzo pilną, bardzo wielką uwagę, są dzioby nart. Tam również należy zobaczyć, czy nie ma żadnych szczelin, rozwarścień i tak dalej. Ponieważ kolejna przypadłość ogromnej rzeszy narciarzy, podczas jazdy na wyciągu narciarze często mają tendencję do stukania jedną nartą o drugą. Jest to naprawdę zabójcze dla waszego sprzętu. Po pierwsze, niszczycie krawędzie w dziobach nart, tam gdzie one są te krawędzie oczywiście są najważniejsze. To znaczy, zawalcowujecie e, fragmenty krawędzi, które odpowiedzialne są za inicjację skrętu. Idiotyczne. Po drugie, znowu następują mikropęknięcia. Tak więc obejrzyjcie dokładnie dzioby nart, takich nart używanych, żeby zobaczyć, czy nie ma tam żadnych mikropęknięć, czy nie ma tam na przykład wcięć w krawędziach, które świadczyłyby o tym, że ktoś bardzo intensywnie uderzał jedną nartą o drugą. Następnym elementem do sprawdzenia są ścianki boczne oraz gładkość krawędzi, zarówno od strony bocznej, jak i od strony spodniej. Chodzi o to, że nie ma na krawędziach żadnych wklęśnięć, które mogłyby spowodować to, że pęknięta jest ścianka boczna. Mówię o, tym, mówię o tym specjalnie zaraz na początku, dlatego że pęknięta ścianka boczna w nartach całkowicie dyskwalifikuje, je, jeżeli chodzi o ich zakup z drugiej ręki. Dlatego, że pękniętej ścianki bocznej nie da się zreperować. Wyrwaną krawędź, uszkodzony ślizg, nawet bardzo poważną dziurę w, w ślizgu da się zreperować, natomiast pękniętej ścianki bocznej zreperować się nie da. To też bardzo uważnie oglądamy obie, dla jednej narty, albo wszystkie cztery dla pary nart, ścianki boczne, czy nie ma na nich żadnych pęknięć. Oczywiście takie pęknięcie mogło powstać wyłącznie poprzez najechanie na jakiś twardy przedmiot, na przykład kamień, albo uderzenie, o e, kiedy narty, na przykład czasami zdarza się, że narty upadają na stojaku, wtedy wciskana jest z jednej strony krawędź, pęka ścianka boczna, no i takie narty niestety nadają się wyłącznie do kosza, po uprzednim oczywiście odkręceniu e, wiązań i e, płyt. Jeżeli Nasze narty, przeszły ten, e, ewentualne narty, które planujemy ewentualnie zakupić, przeszły ten egzamin pozytywnie, to znaczy nie mają żadnych uszkodzeń w dziobach i nie mają żadnych uszkodzeń e, na piętkach oraz e, ścianki boczne są całe. Rozpoczynamy e, dalsze oględziny i e, dotyczą one grubości krawędzi oraz ślizgu. A więc oglądamy bardzo uważnie narty od spodu, e, żeby zobaczyć ile krawędzi zostało e, nam jeszcze do użycia. Każdy serwis maszynowy oraz każdy serwis ręczny, ten troszeczkę mniej, ale też, zbiera pewną ilość krawędzi z boku nart oraz od spodu zbiera zarówno ślizg, jak i krawędzie. Mówi się, przyjęło się mówić, że dobre narty, czyli np. Na narty z kolekcji sportowych, sklepowych kolekcji sportowych, mają żywotność około minimum 10 serwisów maszynowych. Z mojego doświadczenia serwisowego wynika, że jest tych serwisów więcej. Znam narty, mam narty, które były serwisowane maszynowo 15 razy i jeszcze ciągle nigdzie nie prześwituje materiał. Tylko ślisk jest na nartach, a krawędzi jest jeszcze trochę. To znaczy, że można je jeszcze raz ewentualnie przepuścić przez maszynę. Ale bardzo istotne jest to, żeby zobaczyć. Ile tej krawędzi zostało? Jeżeli tej krawędzi jest, na przykład, patrząc od spodu na narty, od, od strony ślizgu, około e, grubość krawędzi jest około milimetra, no to możemy być e, w pełni spokojni, lub więcej, to możemy być w pełni spokojni, że te narty wytrzymają jeszcze kilka e, dobrych serwisów i będziemy mogli e, na nich jeździć czas jakiś. Jeżeli natomiast e, tej krawędzi został przysłowiowy włosek i nie da się już tych nart naostrzyć maszynowo, no to niestety, ale powinniśmy uniknąć zakupu takich nart, dlatego że to nie ma większego sensu, no chyba, że ktoś potrafi doskonale przygotowywać narty ręcznie i naprawdę chce mieć narty na jeden albo dwa razy, bo potrzebuje do jakiejś tam konkretnej akcji konkretne narty. Ja muszę się przyznać, że sam kupiłem w ostatnich kilku sezonach kilka par nart z naszych wypożyczalni dla siebie. Są to tak zwane moje narty gościnne, to znaczy jak ktoś przyjeżdża i nie ma ze sobą freeride'ówek, to ja takie freeride'ówki gościnne w piwnicy dla niego mam. Są to też narty trasowe, które naprawdę kupuje się za stosunkowo niewielkie pieniądze, i ich stan był oczywiście doskonały. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić w takich nartach używanych, jest to, czy one nie są w żaden sposób wygięte. To znaczy, złączamy narty ślizgami po uprzednim zamknięciu skistoperów, no bo oczywiście skistopery będą nam w tej operacji przeszkadzały i patrzymy, czy narty nie są wygięte, to znaczy, czy nie mają no te, które mają rocker, no to oczywiście mają swój rocker fabryczny, ale tak, żeby nie było na przykład, że jedna z tych nart jest na przykład bardziej wygięta niż inna, poprzez ściśnięcie nart w ich środkowej części dociśnięcie kamberów do siebie, widzimy, że, że czy te narty bardzo szybko się rozchodzą i są już, i są już mocno zużyte, to znaczy właśnie Wyklepane, tak jak wcześniej powiedziałem, czy też te narty jeszcze są stosunkowo, stosunkowo mało zużyte. To jest taki kolejny czek. Następny czek, następny sprawdzian dotyczy wiązań. No cóż, tu nie ma, niestety nie dysponujemy w domu środkami, żeby sprawdzić, czy wiązania są sprawne. Najlepiej byłoby takie narty oddać do sprawdzenia na maszynie, która sprawdza jakość sprężyn, to znaczy czy sprężyny nadal funkcjonują i czy wiązanie nadal funkcjonuje. No, oczywiście, oczywiście, jest to w warunkach kupowania na giełdzie niemożliwe, ale jeżeli już kupimy takie narty, to ja bym oddał do serwisu i sprawdził, czy wiązania działają poprawnie. No bo jeżeli nie działają poprawnie, no to nadal nie jesteśmy jeszcze w dramatycznej sytuacji, gdyż na przykład możemy jeden bezpiecznik gdzieś znowu używany dokupić osobno i zmontować z tego całkiem zacny zestaw. Tak więc to są takie podstawowe rzeczy, które musimy sprawdzić przy zakupie nart używanych. Bez tego możemy nadziać się na przysłowiową minę, to znaczy kupić narty, które, na których, które po prostu będą niezdatne do użycia. Tyle na temat nart, wydaje mi się. Może jeszcze wrócę do tematu, jeżeli przypomnił się coś istotnego. Zajmijmy się teraz sprawą butów. Oczywiście buty też trzeba wymieniać co jakiś czas. Po pierwsze, dlatego że buty również, plastik, z którego są wykonane, podlega procesowi zużycia. Starzenia się. Buty, butfiterzy mówią, że po siedmiu, góra, ośmiu sezonach powinniśmy wymienić nasze buty, dlatego że plastik jest już znacznie bardziej twardy, jeżeli mówimy tutaj o poliuretanie, niż jego elastyczność, niż był na początku użytkowania butów. To znaczy, po pierwsze, gorzej tłumi nierówności na stoku, a po drugie może zaistnieć coś takiego jak pęknięcie materiału, które jest szalenie niebezpieczne. Wyobraźmy sobie, że e, ktoś e, nie wiem, e, zostanie, że buty pękną podczas jazdy i wwiązaniu zostanie podeszwa butów, a człowiek wyleci z wiązań, e, wyleci z nart po prostu w częściach swoich butów. Zresztą mam na ten temat anegdotkę, którą opowiem na końcu. Druga sprawa to są wkłady. Oczywiście, wkłady podczas użytkowania i to znacznie szybciej niż skorupy też się zużywają, bo się po prostu zwyczajnie ubijają. Jeżeli taki wkład się ubija, no to e, oczywiście dochodzi do sytuacji takiej, że mamy zbyt wielkie luzy w butach, musimy je coraz mocniej zapinać, i to oczywiście też nie jest, e, nie jest dobre. A pamiętajmy o tym, że e, wielu narciarzy jeździ. Nadal w ciągle za, za dużych butach już od samego początku. Więc jeśli jeszcze wkłady się ubiją, no to może y, dojść do sytuacji, że naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo luzów w butach. Oczywiście wkłady można kupić dodatkowe. Na przykład można zamówić sobie wkłady wtryskowe na, na przykład w firmie Sidas albo Bootdog, gdzie i y, 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 włożyć do y, swoich istniejących skorup, ale myślę, że na poziomie amatorskim taka operacja się absolutnie nie opłaca. To też moim zdaniem jeżeli nie jesteśmy pewni, czy buty nam pasują, to znaczy mamy wątpliwości, czy na przykład nie są za duże, powinniśmy zastanowić się nad nowymi butami. Jeżeli buty użytkujemy, załóżmy, 8 lub więcej lat, powinniśmy mieć z tyłu głowy też ten fakt, że te buty mogą nam się na stoku po prostu rozlecieć. To samo dotyczy kasków, kaski również pod, podlegają procesami starzenia, starzenia się. Producenci mówią, że powinniśmy wymieniać kaski co dwa albo trzy sezony. Wydaje mi się to drobną przesadą. Myślę, że można jeździć w, w kasku przez pięć lat, no bo w końcu nie głównym problemem starzenia się plastiku, plastiku jest światło, jest, są fale UV, ultrafioletowe, które powodują, że ten plastik staje się po prostu twardy i łatwo się kruszy. No więc teraz wszystko zależy od tego, jak często jeździmy na. Nartach. Oczywiście plastik będzie się starzał również w, w, w ciemnej piwnicy, ale nie tak szybko jak na słońcu. A więc jeżeli jeździmy tydzień w roku, no to myślę, że pięcioletnie, pięciosezonowe użytkowanie kasku jest jak najbardziej okej, okay. tutaj nie powinno dojść do żadnych, do żadnych problemów. Co 2 trzy sezony wydaje mi się to e, pewną przesadą. No bo e, chyba, że ktoś jeździ 100 dni w roku, no to wtedy jest naprawdę e, bardzo dużo narażony na działanie promieni UV, i wtedy ten, ten jego kask może rzeczywiście być twardszy i bardziej, i bardziej e, łamliwy. Jeszcze jedna anegdotka. Jak zwykle w, w takich sytuacjach byłem kiedyś świadkiem niesamowitego zdarzenia. Otóż wyjechałem na szczyt góry Montfort w Alpach Szwajcarskich, gdzie było bardzo zimno, około minus 30 stopni, gdzie na taki podest metalowy z gondoli, bardzo takiej małej gondoli, przypominającą starą gondolkę na Kasprowy Wierch, wysiadła pani. Widać było, że jest dosyć słabą narciarką po jej stroju, sposobie poruszania się itd., itd., która miała przylepiony śnieg do podeszew butów. No, i ona teraz e, chciała się uwolnić od tego śniegu na górnej stacji i tej kolei przed ewentualnym wpięciem się wwiązania i zaczęła bardzo intensywnie otrzepywać swoje buty e, ze śniegu. Przy czym te oba buty się po prostu zdezintegrowały, popękały w bardzo wielu miejscach, odpadły od nich podeszwy. No, i powiem wam, że rzadko widziałem tak zdziwioną osobę, która spoglądała z niedowierzaniem na swoje buty które rozleciały się dosłownie w ułamku sekundy od brodzu. Widziałem również na zawodach w Madesimo, na zawodach karwingowych w Madesimo, gdzie były porobione progi przed kolejnymi rzędami bojek. Podczas treningu pękały buty zawodnikom, bo też było minus 27 stopni, a lądowanie było dosyć twarde. No i organizatorzy zdecydowali się na zniwelowanie progów po to, żeby właśnie nie doprowadzić do ewentualnej kontuzji. A więc pamiętajcie, buty się starzeją, buty y, też trzeba wymieniać. Mam nadzieję, że y, wyczerpaliśmy temat. Jeżeli spodobało Ci się to, o czym mówiłem, to naciśnij przycisk dzwoneczka, żeby dostać powiadomienie o nadchodzących produkcjach. Ale najpierw zasubskrybuj nasz kanał. Wtedy będziesz y, pewny, że otrzymasz następne informacje na temat narciarstwa.